Dzień dobry, mam takie pytanie, proszę pani, bo nie jestem pewien, czy żółwie lubią barszcz ukraiński? No te wodne. Wie pani, bo ja kupiłem ostatnio chyba 40 żółwi i po prostu dzwoniłem już kiedyś do sklepu zoologicznego i tam mi nawet nie udzieli. 40 żółwi. Jednego mam takiego błotnego, tego dużego, chyba ma ze 160 lat i trzymam je sobie u siebie w ogródku, nie? I pytałem się w sklepie zoologicznym, tam nie wiedzą. Ja im nagotowałem cały kocioł barszczu. Czy one jedzą barszcz? Ja, dlaczego żartuję? Pan sobie ze mnie chyba żartuje. Bo jak im dałem kapuśniaku, to nie chciały, a teraz barszczu trochę. Nie ma kapuśniaku i pan barszcz im ugotował. A kto panu powiedział, że żółwie jedzą zupę? I wie pani, co w ogóle się stało? Ostatnio ugryzł mnie jeden w palek, nie? Ten duży. Panie, pan sobie chyba ze mnie żartuje. Dlaczego? No Proszę wie. pani, ja pytam naprawdę, bo ja nie wiem, ja się nie znam na tych, to są zwierzęta egzotyczne, a ja jestem czysto polskim człowiekiem, no słowiańskim, no. Ja je kupiłem i teraz nie wiem, co mam im dawać, a co one jedzą w ogóle? Kupił i niech panu powie, czym je karmić. Dobrze? Jeszcze raz. Niech pan jedzie tam, gdzie pan je kupił i niech panu powiedzą, czym je karmić. Ja je mam z Karaibów. Z Karaibów, tak? No, to tam nie umiem się porozumiewać, bo mi gościu je przemycił przez granicę, po prostu mi je sprzedał, dał, bo mój syn się bardzo interesuje żółwiami i teraz nie wiem, co im mam dawać do jedzenia. Niech pan kupi kilo ryby i rzuci im to. Jakiej ryby? A one może jedzą kartę w... Mogą być z Karaibów. A jedzą kartę w galarecie? No a na Wigilię nie ma, mogę się z nimi połamać o płatkę. Nie ze mnie żarty robi. No przecież niech pan wejdzie do internetu albo syna i zobaczy pan, czym się żółwie żyją. No to są, ja nie odpowiadam już na głupie. A trawę, jakbym im dał normalną trawę, taką zwykłą.